Puka? Tak. No, jednak było usłyszane. Cześć. Ja mam sześć. A? No, to jest tutaj od miesięcy Tadzio zapowiada. Tak? Nie, no od dwóch dni, trzech. Ale to niech to brzmi, no, bo to pierwszy raz tu przyszłaś. Ja, ty byłaś. Nie, byłaś, byłaś. Ja chyba nie byłam. No właśnie. Nie tak źle. Pamiętasz siebie, że byłaś zadowolona swojego wyglądu? Były czasy, no to pani. No nie. Nie? No to pani już do końca świata no, ma rudzić. Idź i będzie dobrze. Dobra. Jest taki rzucony cień innego myślenia trochę. Ten fantastyczny cień, to najlepsze by było, rzeczywiście. Bo to tak jak z fotonami, które nie są informacje, ale muszą się spotkać z materią, żebyśmy się zorientowali, co jest przed nami. Jan Wałczyk też należałby do strukturalistów w jakiejś mierze, aczkolwiek on przesunął swoje zainteresowania w stronę takich scjentystycznych podejść do światła i do koloru, bardziej ukierunkowanych w stronę światła i koloru, aczkolwiek wszystkie jego propozycje rzeźbiarskie w gruncie rzeczy, bo on mniej lub bardziej rzeźbiarsko jednak te jego dzieła, one mają racjonalny układ związany z pewnym takim zgeometryzowaniem mniej lub bardziej wyraźnym. Świetne wartości, połączenie świetnych wartości malarskich z takim dużym sensem i poczuciem ładu kompozycyjnego. Piękne jest ideologią. Inne jest piękne Japończyków, inne Bushmenów, inne nasze przecież. Mówi się ciągle, odwołuje się pięknie do kultury śródziemnomorskiej, europejskiej. Tak, ale to jest nasza ideologia. Ideologia piękna. Tak jak istnieje socrealizm, ideologia polityczna. Tak jak istnieją ideologie wyznaniowe. Także sztuka jest taką dziwną formą uwiarygodniania ideologii. To jest najlepsze określenie. Sztuka uwiarygodnia przez swoje istnienie wiele ideologii. Że sztuka to w ogóle jest ideologia. Sztuka jest tą formą, którą najłatwiej przekazywać ludziom ideologię. Bo przecież albo elementy naukowe będą, ale wtedy techniczne w rozwiązaniu sztuki. To się nie wiąże z ideologią. Może, z scjentyzmem oczywiście, też ideologią. Bo jeżeli mówimy o estetyce, no to przecież jest jasne, że to też jest ideologia. No czego by się człowiek nie dotknął w rejonie sztuki, jakiego tematu by się nie dotknął, to zawsze tam pod spodem będzie ideologia. Sztuka jest takim specyficzną formą wypowiedzi ludzkiej, gdzie najłatwiej jest znaleźć ideologię. To znaczy, jeszcze można by inaczej powiedzieć. Sztuka ma tendencję do zmajoryzowania człowieka. Te wszystkie ideologie próbują sobie człowieka zawsze podporządkować. I to jest groźne. I w tej chwili ciągle siedzę nad problemem
rozwiązania struktury sztuki, co zdaje mi się w tej chwili, nie chwaląc się, udało mi się w ciągu ostatnich tygodni zrobić. Mianowicie oparłem całą strukturę sztuki na informacji, bo w naturze istnieje jakiś ślad, ale żebyśmy wiedzieli, co to jest, to tak jak pierwotny człowiek zobaczył ślad na śniegu, pierwszy nie wiedział, co to jest, ale potem zorientował się, że za tym śladem kryje się jeleń. A zatem ten ślad uzyskał znak. I sztuka na te znaki nakłada istniejące w rzeczywistości, względnie tworzone w rzeczywistości, czy będące samą rzeczywistością, nakłada swoją ideologię. Ideologię piękna, ideologię wiary, ideologię polityczną, ideologię handlową. I tutaj właśnie informacja pozwala mi tą sprawę wyjaśnić, zdaje mi się, do końca. Tam jest taki moment, jeden bardzo interesujący, która właśnie jest to przejście do informacji, gdzie tylko informacja, bo każdy człowiek ma tą zdolność ideacji, to znaczy kojarzenia swojej wiedzy, swojego zbioru informacji z impulsem jakimś dodatkowym, zewnętrznym, albo i wewnętrznym nawet, myślowym. I ten moment ideacji to jest ten najbardziej ważny, pierwszy element momentu twórczego. Drugi to będzie dualizm, łączenie tej idei z materią, żeby przekazać. Bo ta pierwsza część jest tylko indywidualna, jest tylko w naszej głowie i my jej nie jesteśmy w stanie przekazać inaczej, jak za pomocą środków materialnych. Czy to będzie gest, czy to będzie mrugnięcie oka, kaszlnięcie, czy namalowanie obrazu, czy zrobienie rzeźby. Czy powiedzenie wreszcie w pewnym momencie, kochani, to jest dzieło sztuki, patrząc na jakiś pejzaż, albo na jakiegoś człowieka, albo na jeszcze coś innego, na jakiś fragment rzeczywistości. I ta sprawa właściwie jest w tym wypadku prosta do wyjaśnienia, że informacja rządzi sztuką. Cień jest tym miejscem, w którym spotykają się różne kolory. Mówię o kolorach odbitych od przestrzeni, które otacza ten cień. W związku z tym na materii one się mieszają, w przestrzeni nie. Jeżeli wydzielimy mniejszą ilość kolorów i jeszcze pozwolimy sobie na to, że w cieniu będzie kolor biały, no to on będzie zabarwiony, oczywiście. Takim nieszczęściem jest w tej chwili dla muzeów i galerii pomysły dyrektorów tych placówek, robiąc kolorowe ściany. Przecież oni zażynają malarstwo, bo to jest podstawowa nieznajomość działania koloru, odbicia światła. Wyobraźmy sobie ładny obraz impresjonistyczny powiesiony na kolorowej ścianie. Przecież to jest śmierć, to już tego obrazu nie ma. Bo fotony odbite ze ściany różowej na niebieskim niebie robią fiolet. Tam nie ma błękitu, tam jest fiolet. Na zieleni zieleń będzie rudziała. Bo przecież powiedzmy sobie prawdę, no te dzieła sztuki w muzeach, to co to? To są informacje. Informacje o czym? O tym, że ktoś ustawił martwą naturę, albo że ktoś był bogaty, bo jest w koronie, był królem. Ale to jest informacja. Zdejmijmy wreszcie ideę z rzeczywistości. I wtedy zobaczymy, że rzeczywistość jest inna. Rzeczywistość jest znakiem jakimś. To znaczy jest oznaczona jakąś nazwą, jest jakimś znanym, określonym faktem rzeczywistości. Jest jakimś. A na tym dopiero sztuka buduje swoją ideologię. Każda ideologia jest budowana na czymś, oparta o coś. I ona przez to staje się
częścią wirtualną. Bo tak naprawdę, no to możemy sobie powiedzieć, że wiele symboli to są tylko symbole. Symbole ideowe, ale ich rzeczywistość jest inna. Myśmy im przypisali jakąś ideologię. To jest taka długa taśma, którą możemy naciągać. Druga praca to był portret jako układ przestrzenny transformacji światła. Barwny portret przestrzenny transformacji światła. O. Tu jest cała masa wyliczeń. Ta druga praca polegała na typowo, na pewnej, trzeba było posiadać pewną wiedzę jednak i na dużą wyobraźnię, ponieważ podaje, że jeżeli weźmiemy jeden reflektor i wybierzemy z niego pewną ilość światła na barwę, na przykład czerwoną, to na ich drodze stawiając jakiś przedmiot, który stworzy cień, zobaczymy, że cień będzie miał kolor dopełniający. Praca była zilustrowana w 70 roku w Osiekach na plenerze, gdzie udało mi się uzyskać reflektor o dość zbieżnym strumieniu światła i wybierając z niego część czerwienią, na ekran, który stał za krzakiem róży, rzuciłem snop światła. I cienie były szafirowo, zielono, niebieskie. Prosta sprawa. To jest takie proste wytłumaczenie, że już prostszego nie można znaleźć. Proszę mi powiedzieć, czy jest możliwy przekaz muzyczny, emocjonalny? Nie. Nie, po prostu musi pan to zrealizować w materii. Musi pan zrobić tych setki kropeczek i kreseczek, które wykreślają czas. Materia. Jeżeli myśl zderza się z materią, dopiero coś można przekazać. Nie ma innej rady. Nie można mówić, że myśl jest ważniejsza, bo jak jest niezrealizowana, to ja w ogóle nie wiem, jaka ona jest. A każda myśl zrealizowana wymaga przekazu. Wszystko jedno, czy ja mrugnę okiem, czy ja będę mlaskał, czy ja będę coś rysował, malował. Nie. Czy będę mówił? Nie, to jest już materialny przekaz. Także ani jedna ideologia, ani druga ideologia. Kochani, w środku jest prawda. Bo każdy przekaz jest materialny. Nie można, na razie nie mamy takich możliwości. Nawet ktoś powie, że dobrze, ale my wiemy, że myślisz, bo ci damy przystawki na głowę. Tak, ale tam są działania elektromagnetyczne. Nie, nie. Także wydaje mi się absurdalne założenie, że może być. Nie, zawsze jest realizacja. Dopiero jak się połączy emocje i wiedzę, którą się posiada, i z tego się zrealizuje jakąś tam ideę, ale ta idea musi być pokazana w materiale. Jak jest niepokazana w materiale, to jej nie ma. Mnie nie interesował nigdy w sztuce temat. To znaczy, co sztuka przedstawia. Zawsze mnie interesowała sprawa, jak to powstało, w jaki sposób, jakie są współzależności, żeby ten temat mógł zaistnieć. I wiele prób naprowadzało mnie ciągle do światła. Dlatego wiele akwareli tuż po studiach robiłem pod światło. Zdjęcia robiłem pod światło.
zawsze interesował mnie cień, bo dość wcześnie zrozumiałem, że rysunek nie jest niczym innym, jak tylko ilustracją cienia. Że cieniem się buduje i światłem temat. Fazy rozwoju sztuki zupełnie się zmieniły. Powstanie komputera i internetu sytuację podchwyciło właściwie i rozbudowało. Bo to, co mówiłem o Półwyspie Jukatan wcześniej, że pozostała tylko informacja, już przekaz materialny nie był konieczny, to właśnie to się zamyka w komputerze. Tam pozostaje tylko wirtualna informacja. I na tej podstawie wirtualnej informacji tworzymy również wirtualny rodzaj sztuki. Z tym, że komputer jest ograniczony, a zatem nasza twórczość w jakimś stopniu jest ograniczona. Nie mówię, że całkiem, bo to nie w tym rzecz. Jest duża możliwość różnych kombinacji. Natomiast internet stał się takim bankiem informacyjnym, do którego wpływają informacje i wypływają. I w związku z tym odbiór sztuki stał się indywidualny i twórczość zaczyna być w tej chwili indywidualna, oparta na komputerze i na internecie. Sztuka jak gdyby przesuwa się w swoich fazach na nowe tereny, zawładnia nowymi terenami. Oczywiście tereny dotychczas przez nią zaakceptowane będą istniały i tego rodzaju twórczość będzie istniała i będą muzea, galerie istniały i będzie giełda sztuki, będą aukcje sztuki, ale również sztuka zaczyna teraz anektować sobie przestrzeń wirtualną, przestrzeń internetu, przestrzeń komputera. Ja jestem obecnie chyba jednym z niewielu ludzi, którzy jest zachwycony tym, co się dzieje. Bo zwróćmy uwagę na taką rzecz. To nawet ułatwi nam pewien sposób myślenia. Jeżeli przyjmiemy, że konstrukcją wypowiedzi plastycznej jest zawsze przekazanie jakiejś informacji i skupimy się na informacji, to jedyną, może najmniej groźną ideologią byłby scjentyzm. Mówię to dlatego, że zaistniała tego rodzaju sytuacja, że w internecie każdy może sobie przekazywać, co chce, ale już nie ma wpływu na to, czy inny rozkazuje. Czyli bałagan, który zaistniał, mam takie przeczucie, był lekarstwem na ideologię w sztuce. Że jeżeli będzie istniała sztuka, to już nie będzie sztuka, na pewno to będzie coś inaczej, to będzie zupełnie inna forma, to będzie proces twórczy. To będzie proces twórczy. Proces twórczy, który będzie się rozgrywał pomiędzy informacją z internetu, czyli wirtualną informacją, wirtualnym światem i prawdę powiedziawszy z wirtualną myślą. Czyli tu już zamykamy się w procesie twórczym. Także podejrzewam, że bałagan sztukę uwolni od tego piętna sztuki nakazującej. W sztuce jest tyle prawdy, ile jest. Śmieję się dlatego. Tyle, ile jest nawrzuconych ideologii do sztuki. To, co ja mam w głowie, to tylko ja mam w głowie. Każdy z nas ma co innego w głowie, inny zbiór wiadomości, inna sytuacja jest wewnętrzna. Dysponujemy inną wrażliwością. Więc tylko zderzenie nasze z tymi wirtualnymi historiami jest wartościowe. Jest wartościowe, jest twórcze. Jest ten proces twórczy. Realizacje są już nieistotne. Sprawą bardzo istotną dla mnie był portret sztuki. To jest to.
Zresztą oni potem już po paru latach wielu ludzi pisało. On dotyczył, dotyczył idei, twórczości i faktów, czyli niczego innego jak całego procesu twórczego. Oczywiście był to tekst oprawiony w ramkach, jako przeniesienie, że przecież zamiast malowania może być sama myśl. I te elementy jakoś bardzo mnie związały z rodzajem sztuki pojęciowej. Tutaj popełniamy jeden zasadniczy błąd, jeżeli mówimy o artystach i lokujemy ich twórczość w jakimś stylu, w jakiejś konwencji. To jest podstawowy błąd. Ponieważ każdy z tych twórców ma swoją indywidualną koncepcję sztuki. Zawsze to jest, jakby nie było, grzebanie czy w farbach, czy w formie jest sprawą zawsze indywidualną i będzie indywidualną. I odbiór też będzie indywidualny. I takie traktowanie to jest nazywanie kogoś, że jest formalistą, czy kolorystą, czy formistą na przykład. To jest pozbywanie się sensu odbioru kreatywnego sztuki. To jest założenie, że on robił tak. Ale dlaczego tak robił? Jakie były tego powody? Co chciał przez to powiedzieć? To nas nie interesuje. Interesuje nas, aha, on się mieści w tych kwadracikach albo w tych gamach kolorystycznych. Ale przecież nie w tym był sens. W tych zagadnieniach formalnych i nieformalnych Gebert wyraźnie mówił, że nie jest ważne co, tylko jest ważne jak. Oczywiście dla kogoś może być ważne co, tak jak dla Matejki. Ważny był temat historyczny i on był bardzo ważny w tym okresie. On był podstawą jakoś naszego procesu narodowego, żeby utrzymać polskość. Natomiast mniej go interesował sposób budowania przestrzeni w obrazie. Ale to są różne zagadnienia, to są różne sprawy związane stricte z malarstwem i należy rozpatrywać to od strony wypowiedzi, to znaczy zwracać może na jedność treści i na jedność formy. Czyli na tą myśl twórczą, która się mieści pomiędzy znakiem rzeczywistości, który jest użyty do przekazania idei. Tym znakiem rzeczywistości jest, powiedzmy, obraz, ale na tym obrazie jest idea. I ta idea albo ilustruje jakąś rzeczywistość, albo w pewnym momencie sama staje się ideą. Pozostaje już tylko informacja. W pewnym momencie już tylko informacja mówi nam o istocie faktu artystycznego. I ta sytuacja potem zaistniała i w sztuce pojęciowej, w sztuce niemożliwej, czy w konceptualizmie. Cała strefa poszła w proces twórczy i rozpatrywanie dzisiaj powinno być oparte na procesie twórczym. Rozpatrywanie czyjejś twórczości na powstawaniu i kształtowaniu idei razem z przekazem, czyli z tym fragmentem rzeczywistości, w który jest wpisana idea. Światło dyktuje myśl. W jakimś sensie jest podrażnieniem, jest konstrukcją. Sztuka to jest pojęcie, a istnieje tylko jako pojęcie i nic więcej. Bo to jest pojęcie, z którym wiąże się wiele rzeczy sprzecznych w sobie. Jest to proces twórczy, jest to rzeczywistość, na której się opiera proces twórczy. Jest to sprawa faktu, którego wartość jest uzależniona przede wszystkim od komercji. Tak. To wszystko mieścimy w jednym kiblu sztuki. Więc gdzie jest ta sztuka, w którym miejscu? Ja nie wiem. Mogę przyjąć, że to wszystko jest sztuką, w porządku, bo dotychczas tak uważano. No ale wtedy
musimy jednak zwrócić uwagę, że są pewne elementy, które zostały z tego dotychczas szerokiego pojęcia sztuki usunięte. Maillard odrzucił stronę merkantylną. Mało tego, zamknął się w sobie, bo artysta z artystą, nikt więcej, prawda? Więc jest to jakiś. Oczywiście upubliczniał to potem, ale pierwszy kontakt był między artystami. Strona merkantylna została odrzucona. Może to już nie jest sztuka, bo nie ma sztuki, nie ma handlu, nie ma giełdy. Nie wiem, może już nie jest sztuką to. Ale się nazywa Maillard, prawda? Także pojęcie sztuki, tak jak mówię, to jest taki zbiornik, gdzie nawrzucano bardzo wiele rzeczy i dzisiaj jest trudno nawet rozmawiać o sztuce, bo ciągle nam się plączą te wszystkie sprawy i te różne ideologie w dodatku, które są w mieszczą się w pojęciu sztuki. Internet doskonale zastąpił sztukę poczty, nawet jeszcze lepiej. O ile w sztuce poczty był kontakt artysta-artysta, artysta decydował, do kogo wysyła i jaką ma dystrybucję tych swoich realizacji. O tyle w internecie nieograniczona ilość jest odbiorców i nieograniczona ilość twórców. Także proces twórczy, który zaproponowali konceptualiści czy sztuka pojęciowa, rozwinął się do tego stopnia, że przesunął w tej chwili zupełnie w inną stronę proces twórczy. To znaczy dał pewne uprawnienie tak odbiorcy, jak i tworzącemu do realizowania się w procesie twórczym właśnie. Oczywiście artysta to jest najwygodniejsza pozycja w życiu, jaką można mieć. Oczywiście można nie mieć pieniędzy, ale się jest artystą, prawda? Nawet jak się jest bezrobotnym, to się nie jest bezrobotnym, tylko się jest artystą. To jest zupełnie inna klasa. Ja wiem, że to się nie będzie podobało, ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli byśmy odrzucili wszystkie aukcje dotyczące sztuki, to co by się działo? Wielu artystów byłoby załamanych. Wielu krytyków by było załamanych. A już nie mówię o dyrektorach muzeów, galerii. No bo byłyby to rzeczy bez wartości wtedy. Bez wartości, niesprzedażne. To komu to potrzebne? Także sztuka głównie się trzyma właśnie na promocji i na dystrybucji. Jarek Kozłowski zrobił taką akcję net w prywatnym mieszkaniu. No i wszyscy koledzy, którzy brali udział z Wrocławia i nie tylko, mieli kłopoty z Urzędem Bezpieczeństwa. No bo jeżeli coś jest zamknięte, nie mamy dostępu, to jest podejrzane. Ale jeżeli coś jest obce, my się z tym nie zgadzamy, ale widzimy, co jest. Widzimy, kto wysyła, do kogo wysyła, to po co mamy tam chodzić, jakby tu mamy wszystko czarno na białym. Chyba to prostsza historia jest. No ale teraz ponoć nie ma służb bezpieczeństwa pilnujących sztuki, tak jak kiedyś. Teraz jest. Jest. To są dyrektorzy galerii. To są muzea, to są krytycy, to są wielkie wydawnictwa. Oni decydują, co jest sztuką, a co nie jest sztuką. Bo jeżeli oni nie wprowadzą promocji, jeżeli oni nie dadzą dystrybucji, to nie zaistnieje sztuka takiej, której oni nie promują. To jest oczywiste. Może sobie artysta wsadzić swoją sztukę do kredensu. Albo do internetu. Albo do internetu. I wtedy ta informacja idzie w świat i znajdą się ludzie, którzy twoją sztukę albo będą przyjmowali, albo nie, albo ją będą korygowali, zmieniali, ale wtedy każdy z nich ma coś z tej sztuki, tak jak i ten, który tą informację wysłał do internetu. To by było na tyle chyba o sztukce. Czy pan korzysta z internetu? To znaczy, ja nie korzystam z internetu, bo ja jeszcze nie uporządkowałem swoich spraw
nad którymi siedzę już od dłuższego czasu, a właściwie które zasygnalizowane były w 1972 roku, tak, 70, portretem sztuki. Zawsze mi się podoba to stwierdzenie, jedno z ostatnich takich wystąpień Alberta Einsteina, kiedy powiedział: 50 lat pracuję nad światłem i nadal nie wiem, co to jest. I wydaje mi się, że cała nasza rzeczywistość wizualna jest związana ze światłem.